I dzisiejsze rozważanie to tak w zasadzie będzie troszkę jakby szło obok, bo nie chciałbym zupełnie powtarzać tego, ale ono będzie tak szło jakby w tym kierunku, gdzie poszczególne rozdziały książki Droga do Chrystusa prowadzą nas w kierunku Boga. Więc to mogę powiedzieć, że to tak określam jako taki temat badanie serc własnych, prawda? Jakby człowiek, żeby przybliżyć się do Boga, najpierw musi porządek we własnym wnętrzu zrobić. Oczywiście nie robi tego sam, bo tam Bóg z nim działa, w zasadzie jest to Boże działanie, a naszym zadaniem jest tylko otworzyć się na to Boże działanie. No a żeby nie było przeszkód, to właśnie jest potrzebne, żeby zrobić coś takiego, jak Pan Jezus powiedział w przypowieści o miłującym ojcu, a nie może, jak często nazywamy, synu marnotrawnym, przypowieść, gdzie o tym właśnie marnotrawnym synu jest powiedziane, gdy było mu już bardzo źle, to on wtedy co zrobił? Wejrzał w samego siebie, tam jest takie określenie, prawda? No i właśnie to rozważanie będzie takie propozycją wejrzenia we własne wnętrze, a chcemy wejrzeć w takim kierunku, który sam Pan Jezus nam jakby wskazał. Mianowicie Pan Jezus kiedyś publicznie w towarzystwie tłumów skierował pewną uwagę do swoich uczniów. Czyli tak jakby można powiedzieć, tak troszkę ich ostrzegł publicznie przed pewnym niebezpieczeństwem, które im zagraża. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, werset 1. Niekoniecznie wszyscy otwierają, niektórzy klikają, ale chodzi, aby odnaleźć Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, i tam czytamy werset 1. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Tak, dzisiaj to będzie taka myśl, która będzie się przewijała właśnie w naszym rozważaniu. W jaki sposób skorzystać z tej rady, którą Pan Jezus nam tutaj przekazuje, bo wierzymy, że ta rada nie tylko do uczniów jest skierowana, ale do każdego chrześcijanina. A dlaczego akurat być może do uczniów w szczególności to zostało skierowane, to myślę, że też na koniec naszego rozważania stanie się to jasne. A na razie chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten problem obłudy przyrównany jest do działania kwasu. Jest inne słowo współczesne, może bardziej częściej używane. Mianowicie jest to zakwas, prawda? Nie kwas, ale zakwas, czy później z zakwasu robi się zaczyn. Zaczyn dodaje się do ciasta, ciasto wyrasta właśnie dzięki działaniu kwasu, prawda? Tego zakwasu, który jest tym początkowym takim starterem, który powoduje, że to ciasto nabiera mocy, aby rosnąć. Ale tu oczywiście jest to ten przykład w negatywnym znaczeniu, bo chcę powiedzieć też, że Biblia używa tej ilustracji w sensie pozytywnym. Gdy Królestwo Boże w naszym sercu jest porównane właśnie do takiego zakwasu, który powoduje duchowy wzrost i rozszerza się, prawda, rozwija w sposób taki niewidzialny, ale podobnie też jest ze złymi rzeczami, które często tak jakby pod skórą gdzieś, jeśli tylko dopuścimy możliwość ich rozwoju, gdzieś zostaną pewne rzeczy jakby zaimplementowane, przejęte, nieraz to czynimy podświadomie, niezauważalnie i to może rozwinąć się właśnie w pewne duchowe problemy,
o których Jezus nas ostrzega. A skoro Pan Jezus nas ostrzega, to to ostrzeżenie, ja myślę, szczególnie poważnie trzeba traktować, prawda? Bo no, Jezus zna naturę ludzką tak dobrze jak nikt inny. Dobrze, w takim razie pozwólcie, że pewne myśli z Pisma Świętego odnośnie obłudy sobie tutaj przeczytamy. Na przykład otwórzmy 4 Mojżeszową, 23 rozdział, werset 21. Czwarta Mojżeszowa, 23-21. Tak, jest to historia związana z działalnością proroka Bileama, który został wynajęty przez króla moabskiego Balaka w celu przeklinania Izraela. Ale Bóg, który jest mocniejszy od człowieka, zmieniał przekleństwo w błogosławieństwo. I tak oto Bileam z natchnienia Bożego o Jakubie wypowiedział się w ten sposób. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. A więc w tym czasie Bóg, patrząc na Izrael, patrzył na niego z upodobaniem. Izrael był po 40 latach wędrówki po pustyni. Wiemy, że był to taki czas też oczyszczenia dla Izraela, bo oczywiście znając tą historię wędrówki Izraela, to wiemy, że tam nie zawsze wszystko było dobrze, że bardzo często pojawiały się problemy duchowe wśród Izraela, a to narzekali na brak wody, na brak chleba, na brak mięsa. Coraz wyższe wymagania były. Poza tym nie podobało im się przywództwo Mojżesza, prawda, też przeciwko niemu szemrali, przeciwko Aaronowi. No więc w końcu Bóg cierpliwie to wszystko znosił, ale też no, były pewne konsekwencje tego, które spowodowały, że to pokolenie narzekaczy wymarło, a ci, którzy urodzili się na pustyni i byli zahartowani przez to życie na pustyni, właśnie zostali tak, myślę, w pięknych słowach ocenieni jako lud, który był wierny Bogu i był taki już w Bożej szkole dobrych rzeczy wyuczony. Między innymi jest mowa o tej cesze negatywnej, że tam jej nie było. Ona jest tutaj wymieniona. Ja myślę, że to był też istotny wpływ przywódcy w tamtym czasie, który prowadził lud Boży, tego ziemskiego przywódcy, Mojżesza i jego bardzo dobry przykład, bo przecież o Mojżeszu czytamy, że był to człowiek najbardziej skromny ze wszystkich, prawda? A może skromność, a obłuda to są niedokładnie przeciwstawne pojęcia, ale możemy uznać, że jest to mniej więcej ta sama grupa cech, oczywiście po drugiej stronie leżących, prawda, które występują właśnie jako swoje przeciwieństwa. A więc to jest pierwsza wypowiedź. Tutaj już czytaliśmy, jeśli chodzi o uczniów Jezusa, ale weźmy sobie na przykład Psalm 10, werset 7. Psalm 10, werset 7. Tam jest mowa o człowieku bezbożnym. I drodzy, gdy mamy te opisy, to okazuje się, że w Biblii bardzo często ten element obłudy występuje w stosunku do ludzi, którzy są oddaleni od Boga. 10:7.
Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Tutaj jest mowa o ludziach bezbożnych. No i właśnie ten fałsz, obłuda, to są takie bliskoznaczne określenia, są cechami charakterystycznymi. A drodzy, a gdybyśmy tak mieli zadać tak pytanie, taką definicję, odnaleźć, co to jest obłuda, jakbyśmy to opisali, obłudę, co to jest obłuda. Na razie czytamy o obłudzie, jeszcze żeśmy może dokładnie nie powiedzieli, co to jest obłuda. Może macie jakieś myśli? Bardzo proszę. Niezgodność deklaracji i tego, co się mówi, z tym, co się robi. Dziękuję. Czyli takie podwójne... I wymagania od innych, żeby robili to, co deklarujemy. No, tak. Pozwólcie, że takie definicje, które funkcjonują w różnych materiałach, które omawiają tego typu trudne określenia, które wymagają komentarza. Obłudnik to człowiek fałszywy, dwulicowy. Tak, prawie z siostry słowa. Nie? Obłuda, wada etyczna związana z nieszczerym, dwulicowym postępowaniem, podejmowanym jedynie ze względu na zewnętrzne formy lub korzyści. A więc to jest takie rozdwojenie. Jesteśmy aktorami. Tak jakby, prawda? Gramy rolę. Nieraz tak bardzo się z tą rolą utożsamiamy, że jakby już potem ona się staje częścią naszej natury. Nie wiem, czy ktoś kiedyś wam zarzucił obłudę? Bo mnie tak. Zarzucono obłudę. Może nie wprost, ale tak, taką uwagę od małżonki nieraz mogłem dawniej usłyszeć, że wiesz co, do obcych ludzi to ty taki jesteś miły, uprzejmy, a w domu to niekoniecznie to ci tak wychodzi. No dobrze, no więc niech to kazanie nie tylko będzie do was, ale także do mnie, skoro tego typu zarzut się pojawia, o którym też Pan Jezus nas uczy. A więc chcemy ustrzec się tej obłudy. Pan Bóg brzydzi się obłudnikami, zbrodniarzami. Tak mówi Psalm 5, werset 7, gdzie możemy coś takiego, taki Boży stosunek do właśnie między innymi obłudy przeczytać. A drodzy, żeby to tak zilustrować pewnymi przykładami postawę obłudy. Pozwólcie, że to będzie biblijny przykład. W zasadzie to taka nauka zawarta w pewnej ilustracji. Chciałbym poprosić, abyśmy otworzyli Księgę Przypowieści, 23 rozdział. I w Księdze Przypowieści tam 6-7 werset. Szukamy Przypowieści 23, 6, 7. Popatrzmy, jaką tutaj radę otrzymujemy od mądrego Salomona. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Mówi on do ciebie, jedz, pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Tak, to takie często, myślę, sytuacje, gdzie jak gdzieś jesteśmy na jakimś przyjęciu, jest zastawiony stół, wszyscy są zaproszeni do tego, aby jeść i pić. No i tak Salomon nas uczy, też jest inna podobna wypowiedź, że jak gdzieś jesteś na przyjęciu, a zwłaszcza u ludzi takich zamożnych, bogatych,
to tak prawie, że sobie nóż do gardła przyłóż, żebyś tam za bardzo chętnie nie korzystał z tego, co tam jest postawione, bo tak naprawdę to ci ludzie nie do końca są tacy jakby dla ciebie życzliwi. Obserwują cię, będą się uśmiechać, ale potem to skomentują, jaki żarłok przyszedł tu do nas, tak? Także to taka praktyczna jakby rada, która właśnie ma nas ustrzec przed tego typu postawą. Ale drodzy, inne przykłady, też zaczerpnięte czy to z życia, czy właśnie z Księgi Przypowieści, bo oczywiście sądzę, że w życiu to występuje, to o czym Salomon mówił. Przychodzi kupujący do sprzedającego, aby jakiś towar zakupić, no i tam coś go zainteresowało, podchodzi, mówi, a ile to kosztuje? A czemu tak drogo? A to takie nie jest warte tej ceny. Ty proszę zobaczyć, jakiś lichy materiał, wadliwie zrobiony, niedokładny, niedokładnie. No ale w końcu kupuje tą rzecz i Pismo Święte to tak to przedstawia nam właśnie Salomon. Liche to liche, mówi nabywca, ale gdy odchodzi, chwali się, tak, zadowolony, że za dobrą cenę całkiem niezłą rzecz udało się kupić. Nie? No to jest często tego typu postawa uważana jest za pewną umiejętność, żeby poradzić sobie w życiu. No ale jest, myślę, to też taki przykład obłudy, która, nie wiem, czy powinna być dobra. Dla mnie osobiście jestem na takim poziomie zrozumienia, że dobra transakcja to jest taka, kiedy obydwie strony są zadowolone, więc niechby tego typu tylko transakcje były. Drodzy, inne biblijne taki przykład, w zasadzie też ostrzeżenie, które Jezus kieruje do swoich dzieci, do swoich uczniów. Strzeżcie się fałszywych nauczycieli, bo przychodzą jako owce, a to wilki ukryte, tak? Wilki w owczej skórze. Strzeżcie się takich. Podwójna postawa. A kto jest zagrożony właśnie taką postawą najbardziej? Ktoś, kto ma autorytet, tak? No bo jeśli on chce być nauczycielem, no to musi mieć jakieś zadatki na tego nauczyciela, musi mieć pewne dary, które no akurat źle wykorzystuje w tym kierunku. Dlatego też apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich rozwija, drodzy, tą myśl i to może sobie otworzymy. 21 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. I w 21 rozdziale czytamy takie słowa. To jest mowa Pawła do starszyzny efeskiej. To było takie pożegnalne ich spotkanie. I apostoł Paweł kieruje do nich takie myśli. Od 28 czytam. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A więc apostoł Paweł ostrzega przed fałszywymi nauczycielami i mówi, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie głoszący rzeczy przewrotne.
A więc gdy porównamy wypowiedź Pana Jezusa, którą kieruje do apostołów, do swoich uczniów, którzy kim się stali po odejściu Pana Jezusa? No, stali się przywódcami młodego kościoła chrześcijańskiego, prawda? Jestem przekonany, że nowo nawróceni chrześcijanie, to gdy mieli możliwość spotkać czy to Piotra, czy Jana, czy innych apostołów, to byli pod wielkim wrażeniem, bo to byli ci, którzy razem z Jezusem chodzili na ziemi. No więc zapewne wielu z nich traktowało tych apostołów jako na taką Bożą wyrocznię. No i to mogło sprzyjać rozwinięciu się takich egoistycznych postaw, które właśnie mogły prowadzić do dwulicowości i do obłudy. Zresztą będziemy mieć za chwilę przykład, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce w przypadku właśnie apostołów. Za chwilę to przeczytamy. Ale zanim to przeczytamy, to jeszcze jedna wypowiedź z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Ja może tego nie będę czytał. Możecie sobie to sami teraz szybciutko, po cichu czytać. Ja opowiem, o czym tam Jezus mówi. Mianowicie mówi o człowieku, który widzi źdźbło, a nie widzi belki. Widzi źdźbło w oku swojego brata i próbuje go poprawić, zmienić jego postrzeganie pewnych rzeczy, gdy tymczasem jego oko jest zasłonięte przez belkę i nie widzi swojego prawdziwego stanu. I co mówi Pan Jezus? Przyjacielu, najpierw zajmij się sobą, a potem będziesz mógł naprawiać drugiego. Tam jest słowo przyjacielu użyte w tekście? Czy może inne? Tak, no właśnie. Czyli mowa jest o ludziach obłudnych. A otwórzmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, 51 werset. Rozdział 24, to myślę z Mateusza, to zna każdy adwentysta dnia siódmego, bo tam jest mowa o znakach zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa. A o czym mówi werset 51? Mówi o nauczycielu, który jednak nie jest wiernym sługą. Dlaczego nie jest wierną? Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego Pan Jezus wyznacza temu człowiekowi los z obłudnikami? Dlatego, że ten człowiek wierzy w rychłe, powtórne przyjście Jezusa oficjalnie, a w swoim sercu mówi, nie, to jeszcze nie teraz, z życia trzeba skorzystać. Jest tak wiele rzeczy na tym naszym pięknym świecie doczesnym, które są warte poznania. No i dowiadujemy się, że sobie ten człowiek zaczyna używać. Nawet z pijakami tam jest mowa o nim, prawda? Czyli podwójne życie. Co innego deklaracje, a co innego życie. A więc biada takim sługom, gdyby w ten sposób mieli postępować. A zapewne jesteście ciekawi o tym, co tutaj już wcześniej zapowiedziałem, jak to apostołom zdarzyło się, że zaraz tak udali się w taką ślepą uliczkę, na końcu której właśnie groziła im
obłuda, którą mogli jakby zaakceptować już tak w pełni. List do Galatów, 2 rozdział i tam 13. Czytajmy od 11, żeby mieć szerszy obraz. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, kto to jest Kefas? Tak, to jest Piotr. Przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z pogadami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku, żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? A więc ludzie, którzy byli Bożymi narzędziami, jak najbardziej, Kefas, Barnaba otrzymał bardzo dobre świadectwo w Dziejach Apostolskich, jako mąż dobry, pełen Ducha Świętego, no ale gdzieś tutaj się pogubili i bardziej patrzyli na ludzi niż na prawdę Ewangelii. Tylko ci poganie, jak oni się czuli? Najpierw z nami siedzieli, razem z nami spożywali potrawy, odwiedzali nas, a teraz coś tak stronią od nas. No całe szczęście, że Paweł tam się znalazł i przywiódł tych do porządku, jak należy ufać, że oni to napomnienie w pokorze przyjęli, bo rzeczywiście okazali się winni. Drodzy, jak zatem unikać tego? Na razie stwierdzamy, że diagnoza jest poważna i zagrożenie jest realne. Jak tego zagrożenia unikać? Nie chciałbym, żebyście wyciągnęli wniosków, że najlepiej nigdy nie przyjmować kierowniczych stanowisk w Kościele, bo grozi nam obłuda z tego powodu. Nie. Ale rzeczywiście możemy tutaj powiedzieć, że jest to pewne niebezpieczeństwo, które jest charakterystyczne dla ludzi, którzy mogą mieć jakieś właśnie zadatki, dary, talenty, które predysponują ich do ról, czy to nauczyciela, czy starszego, czy kogoś, kto przyjmuje pewne reprezentacyjne funkcje w Kościele Bożym. A więc jest to realne niebezpieczeństwo. Druga rzecz. Przede wszystkim w naszym doświadczeniu powinniśmy patrzeć na to, co mówi Bóg, a nie na to, co ludzie, tak? Bo to nieraz może się rozmijać. To wymaga takiego hartu, wymaga nieraz odwagi, żeby przeciwstawić się pewnym poglądom, pewnym wpływom. Ale tak powinno być. Wczoraj czytaliśmy taką piękną myśl właśnie z książeczki Droga do Chrystusa. Bardzo mi się ta myśl podobała. Nie wiem, czy ją teraz dokładnie przedstawię słowami, ale myśl była mniej więcej taka, że ten, kto dba o swoje dobre imię wśród ludzi, tam chyba odwrotnie jest to powiedziane, ten, kto mniej stara się o to, żeby mieć to dobre imię wśród ludzi, tym bardziej jest predysponowany, żeby wywyższać Chrystusa przed ludźmi. Czyli nie tak bardzo powinniśmy się troszczyć, co ludzie mówią o nas, ale przede wszystkim powinniśmy się troszczyć, żeby wywyższać Jezusa. No i myślę, że to jest dobra recepta, żeby unikać tego niebezpieczeństwa. Często też przyczyną tego niebezpieczeństwa obłudy nie są ci sami, ci ludzie, którzy zajmują stanowiska jakieś eksponowane, ale ludzie, którzy
za bardzo im się kłaniają, za bardzo ich jakoś tak czołobitnie do nich podchodzą. I w ten sposób też jakby to powoduje chęć, takie może nie chęć, ale niebezpieczeństwo, że ta obłuda się pojawia. No bo skoro oni tak się do mnie odnoszą w jakiś sposób z przesadą, to może rzeczywiście jestem taki dobry, lepszy, tak? A w ogóle to, czy myśmy powinni się porównywać z drugimi ludźmi? Czy jesteśmy do tego uprawnieni? I znowu myśl z drogi do Chrystusa. Im bliżej będziesz Jezusa, im twój związek z Nim będzie bliższy, tym bardziej wyraźnie będziesz dostrzegał swoje grzechy, słabości i tym podobne. Tak? Czyli więź z Chrystusem to jest to zabezpieczenie, które może nam dopomóc, aby właśnie stronić od tych dróg, po których chodzi pycha, obłuda i tym podobne cechy, przed którymi ostrzega nasz Pan Jezus, a które można tak powiedzieć, że one jakby najbardziej obrażają Boga w tym sensie, że są przeciwieństwem zasad Jego Królestwa, gdyż w Królestwie Bożym obowiązuje zasada, że ten, kto jest wyższy, to jest sługą tych, którzy są niżej. To jest przeciwieństwo tego, co nieraz się dzieje w ludzkich rządach, gdzie panujący domagają się szacunku, domagają się czci i przede wszystkim o to się troszczą, a zapominają, że mają też pewne obowiązki i że na taki szacunek może słuszny trzeba trochę też i zapracować poprzez autentyczne zachowanie. Drodzy, a gdybyśmy tak jeszcze spróbowali poszukać biblijnych przykładów ludzi, którzy nie byli obłudni, ale właśnie którzy byli szczerzy, bo dla mnie to słowo szczerość to jest jakby takie przeciwieństwo obłudy, prawda? Człowiek, który jest szczery, to jest on nie gra. On jest taki, jaki jest, prawda? Może czasami coś powie za dużo, ale to nie o to chodzi, żeby zawsze wszystko mówił, ale żeby to, co mówił, mówił ze szczerości serca, z życzliwości dla drugiej osoby. To nie zawsze i niekoniecznie musi się podobać, nie? No i taką postawą szczerości, kto w Biblii się cechował. Być może byśmy tu wiele osób mogli wskazać, ale pozwólcie, ja przykład Dawida tutaj podam. Szczerość Dawida. Jest opisana na przykład taka sytuacja, gdy jest święto, skrzynia Boża przybywa do Jerozolimy. Wszyscy się cieszą, wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą. No to król też, tak? No ale czy to wypada królowi się tak spoufalać? No nie, w oczach jego małżonki król się poniżył. No i usłyszał uszczypliwą uwagę. Ale Dawid wiedział, że to go tak naprawdę nie poniża przed ludem, ale właśnie to, że był autentyczny, to jest cecha, która podoba się tak naprawdę ludziom. Nie musimy być z powodu zajmowanej pozycji ludźmi sztywnymi, czy jakoś tak, jakbyśmy kij połknęli. Możemy być rzeczywiście sobą, tak? I do takiej postawy jesteśmy zachęceni. Pan Jezus, on w zasadzie był sobą, tak? Nieraz unikał, chociaż zawsze umiejętnie i delikatnie podchodził do ludzi, którzy tego potrzebowali. Ale czasami mówił wprost, sięgając do sedna zagadnienia, w sposób szczery i życzliwy, ale mówił nieraz uwagi, które mogły być odebrane jako takie ostre. Tak? Przypomnę na przykład historię Jezusa i Nikodema. Nikodem przychodzi do Jezusa, by z Nim porozmawiać i zachowuje się dyplomatycznie. Mistrzu,
wiemy, że przyszedłeś od Boga. Nikt by nie mógł takich cudów czynić jak ty, gdyby Bóg nie był z nim, tak jak ty to czynisz. A Jezus to zupełnie pomija i mówi od razu: zaprawdę powiadam ci, Nikodemie, nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego, jeśli wpierw na nowo się nie narodzi. Prostota i szczerość, taka autentyczność Jezusa Chrystusa w tym zachowaniu. Jezus, kiedy ktoś radował się, potrafił utożsamiać się z radością, ale kiedy przychodziły inne myśli, potrafił płakać. Zawsze był pełen poświęcenia, ale w tym wszystkim naprawdę nie było dwulicowości, była autentyczność. Tej autentyczności życzę sobie, abym nigdy już nie usłyszał, tak jak tutaj na początku powiedziałem, że czasami zdarzało mi się odsłyszeć od osoby, która dobrze mnie zna, ale życzę także wam tego, żebyście mieli taką właśnie postawę szczerości, autentyczności w waszym chrześcijaństwie. Niech Bóg nam w tym dopomaga, niech stwarza w nas codziennie to serce czyste, odnawia nas każdego dnia. Amen. Kazanie zakończone, ale praca z nim związana nie jest zakończona. Niech każdy dostosuje to kazanie do własnych potrzeb pod wpływem Ducha Świętego. Ojcze nasz niebiański, jako Twoje dzieci przychodzimy przed oblicze Twoje, aby podziękować Tobie za sobotnie nabożeństwo, w którym mogliśmy wziąć udział, w którym mogliśmy brać też aktywnie udział, gdy rozważaliśmy księgę proroka Izajasza, tego kaznodzieje Ewangelii w Starym Testamencie, który podaje nam tak wiele wspaniałych myśli, opisuje tak wiele wspaniałych historii, tak jakby chociażby dzisiaj rozważana historia Hiskiasza, Króla, męża Bożego, jak odnosił duchowe zwycięstwa, a dopomóż też, abyśmy nie popełniali błędów, o których czytamy, które miały miejsce w jego doświadczeniu. Chcę prosić o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Chcę prosić o błogosławieństwo dla wszystkich osób, które teraz słyszą tą modlitwę, czy będą ją słuchały, aby także Duch Święty był udzielony im jako duch modlitwy, duch, który przybliża serce każdego wierzącego do Ciebie, Panie Boże. Dziękujemy Tobie za bosko-ludzki łącznik, którym jest nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus, jako nasz orędownik, jako nasz obrońca, jako nasz troskliwy opiekun. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za dzieło, które wykonałeś dla naszego zbawienia. Dziękujemy Tobie za Twoją obecną arcykapłańską służbę w niebiańskiej świątyni. Dziękujemy, że wstawiasz się za nami. Drogi Ojcze, przyjmij tą naszą modlitwę w imieniu Twego Syna przed oblicze Twoje zanoszone. Niech Tobie będzie chwała. Prosimy też gorąco, zgodnie z Twoją wolą, o dar Ducha Świętego dla Twoich dzieci, aby mogli korzystać z błogosławień, z pocieszenia, z prowadzenia i z darów Ducha Świętego dla Twojej chwały i dla pożytku nasz, Twoich ziemskich dzieci i dla pożytku naszych bliźnich, o których zbawienie zabiegamy przed Twoim obliczem i w naszej służbie. Amen.